Siemka, siemka, witajcie z tej strony ponownie Galajus. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z serii Gothic 1. Niestety, wczoraj nie było odcinka z Tawernów, z tego względu, że... no, wyruchali mnie widzowie. No, tym razem to mnie naprawdę widzowie wyruchali. Oluju. Zjebał się. Tyle dobrze. Dlatego mnie wyruchali, bo jeden był na wyrywaniu zębów, drugi po prostu nawet się nie odezwał do teraz, a jeszcze jeden... był, ale trochę później. Jedna osoba to też na odcinek trochę za mało dla mnie. Kurwa. Więc no nie będziemy kombinować. No nie, i dostałem. Więc nie będziemy za bardzo kombinować. Po prostu będziemy się bawić w ten sposób. Ja od razu ich teraz wybiję, żeby nie mieć problemów. O właśnie. Ty kurwo. Zostaw mnie. Dobra. No dałbyś mi się napotać, pindo. Dobra, czekaj, gdzieś tu Gorn był. Więc też się szybko ogarnie. Leż, dziadu, leż. Żeby nie wyjść tylko z tej mapki. A, już wylazłem, dobra. To tyle w temacie i ja was witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy za zadanie przejąć... jak ona się nazywała? Wolną kopalnię? Kopalnię między innymi nazywającą się kopalnią... nowego obozu, nie starego. Nowy obóz sobie przywłaszczył, więc trzeba sobie ją odbić. Ja dzisiaj, no niestety, jestem troszeczkę przeziębiony. Już wczoraj na Facebookach pisałem, że nie jest do końca ze mną tak, jak być powinno. Więc mam nadzieję, że nie będę przymulał. I tak, jeszcze mam parę ogłoszeń dla was. Przerobiłem całą swoją stronkę internetową tak, żeby była bardziej przejrzysta, lepiej się na niej bawiło i tak dalej, i tak dalej. Więc kto będzie chciał, więc to ja zapraszam. Jest możliwość pisania na czacie, który tam jest umieszczony. Jest także możliwość, jak to się nazywa, sobie zareklamowania swojego kanału. Więc kto będzie chciał, będzie mógł także swój kanał zareklamować. No, dla mnie to jest wielki propsik. Wystarczy, że będzie się chciało wejść na stronkę i tam będzie można sobie ładnie to wszystko ogarnąć. To mi nic nie robi. Więc kto chce, kto ma kanał, może tam sobie zareklamować. Rodzaj kanałów, bez różnicy jaki, może się każdy zareklamować. Więc tyle w temacie i z ogłoszeń chyba na tyle. W ogóle te strażniki są tak denerwujące. Pod koniec poprzedniego odcinka oni tak fajnie spadali. O, tak jak ten teraz. Jeden po drabinie leci. Gorn. Co za debile. Boże, ratuj. O ludzie, dobra. Mniejsza o to, tu kilku już mam zabitych, więc tu jest spoko. Jaki tchórzu, ludzie. Stary, zapomnij. Oj, pięknie, Gorn, ty jesteś chociaż uczynny. Ja tu muszę troszeczkę polatać, dlatego że muszę pozabijać sporo pełzaczy, żeby tamten gościu mi zrobił tą zbrojkę obiecaną. Dzięki, dzięki, stary. Łe, chodź ze mną. Dobra, więc będziemy troszeczkę kombinować, zobaczymy jak nam pójdzie zbieranie tych pancerzy, pełzaczy. Mam nadzieję, że nie będzie za dużych problemów. Raczej nie. Wnętrzności i fragmenty pancerza. Dobra, wszystko się zgadza. Nie wiem, ile dokładnie tych fragmentów mam uzbierać, ale uzbieram tyle, ile mogę. Żeby nie za bardzo kombinować. No i powoli będziemy dzisiaj próbować zrobić te ulumulu do końca, chociaż nie wiem, czy zdążymy. Przyjmowanie tej kopalni trochę trwa. Tam jest ten gostek. Dobra, to załatwmy sobie najpierw zadanie główne. A potem najwyżej będziemy kombinować. Zjeżdżaj. XD. Dobra. Gorn nie wiem co odpierdala, ale nie chce gdzieś tam łazić. Nie jest mi potrzebny do szczęścia ani trochę. Przydałaby się pochodnie jednak. Mamy, mamy. Aż za dużo. Dobra. Złapie się? Nie. To jest głupi chuj. No tak, tak, super. O, siema Gorn. O tobie właśnie mówiłem. No teraz przez tą akrobatykę troszeczkę gorzej mi się skacze, bo czasami tamten nupek potrafił skacząc po prostu do góry zahaczyć o coś. Teraz już raczej tak nie będzie. To co za książki tu mamy? Szynka. Astronomia jakaś. Dobra. I tu będzie prawdopodobnie gostek od Ulumulu. Tak. Jakby ktoś pytał, czy tu jest przejście. Oczywiście, że jest. I tu jest nasz gościu od Ulumulu. Siema Ulumulu, ork niewolnik. Darrok chcieć pomocy. Darrok ranny. Okej, co się stało? Co się tu stało? Darrok tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Czerwony żołnierze zabijać. W
wszystko. Tarrok, uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją, Gaczluk. Ty pomóc. Tarrok boli. Boli cię? Co mogę dla ciebie zrobić? Tarrok chcieć mocny lek. Albo Tarrok umrzeć. O jakim lekarstwie mówisz? Gaczluk, otruć Tarrok. Tarrok chcieć lek. Głupi. Głupi Tarrok. Zgubić lek. Nie znaleźć. XD. Odzyskamy to. Odzyskam twoje lekarstwo. Tarrok słaby. Obcy wrócić szybko, albo Tarrok umrzeć. O ciebie stracić raczej nie możemy. Więc robimy save'a i szukamy tego lekarstwa do tego głupka. A niech tu leży ta pochodnia. Z tego co pamiętam, tego lekarstwa nie było za daleko, więc to nie będzie problem. I też nie wiem, czy warto zaglądać do dalszych części tamtych kopalni, bo będę się tylko wkurwiał z tymi strażnikami. A tego mi się bardzo nie chce robić. Zobaczymy. Jak będzie z czasem. 6 minutek mamy. Tak będę czasem powtarzał, bo lubię się doinformowywać, was doinformować. Bo wy nie macie przecież na pasku, nie? Taka sytuacja. Dobra, tutaj są mamy. Lekarstwo jest chyba tam na dole. Ale sobie obczaję, co tu jest. Dzwanka to chuja, nie chcę. Co my tu mamy? Leć, leć, ciulu, leć. Dobra. Tu strażnicy. Ten już leci z kuszą. No spierdol się z tego, spierdol. Tego bym najbardziej chciał. Tam jakiś potek chyba leży, więc korzystam może. Zobaczymy co tam jest. Jednak przydałaby się jakaś broń, która ich od razu zabije, bo to jest kurwa denerwujące. O luju. Odwrót! Odwrót! XD. Odwrót! Dobra, niby go zabiłem. Jak spierdalają? XD. A, dobra, niech im będzie. Przestań strzelać. Napój błyskawicznego uzdrowienia. Esencję uzdrowienia. Nie rozumiem tych potek. Ale niech im będzie. Bonus nawet PZ. Nie zdążysz. Ty, oni powstawali jednak. Nawet nie zdążysz. Dobra, mniejsza o to. Idziemy po potka, który tam niby jest. To mnie najbardziej interesuje. Reszta to gówno warta. Tylko nie wiem, czy teraz wejdę po tej drabinie. Bo mnie mogą chyba strącić, ale nie jestem pewny. Tak, jestem pewny. Ty kurwo! Jak cię dopadnę. Ty już krwawi, nie? Nawet nie zdążysz tego pożałować. Spierdalaj! Dobra, idziemy po was. Na górę. No jest irytujące są te stworki, tym bardziej w tych momentach. Ale jakoś trzeba sobie poradzić. Jak mnie tu nie chcą, to ja sobie wejdę inną stroną. XD. O, nawet się nie położyła, kurwa. No żal. Dzieło uzdrawiające. Nie ma potka, kurczę. A szkoda, a szkoda. O luju, te potanie z tych strzał to jest... No katorga dosłownie. Nienawidzę kurwa tych jaskiń. I to tak strasznie nienawidzę. Lol. Ła! Co tu się odwaliło? Tamten ciul strzela z drugiej strony. A ja mogę tylko tamtędy tam wejść. Jeszcze wejdę raz na górę, zobaczę czy... Przypadkiem nie ten. Stąd gdzieś się nie dostanę. No. Cholera. Idę po was, bo już mam was dosyć. Aha, super. Dobra. Trzeba ich pozabijać. Tylko nie wiem jeszcze w jaki sposób. Dokładnie. Bo oni wstają i to jest strasznie denerwujące, że zanim ja zdążę wszystkich wybić, to oni zdążą powstawać. Ewentualnie w ogóle mi nie dają ich wybić, bo tamten jeden chuj jebany strzela ich. Dobra. Gin się nie zbieraj.
czopie cholerne. No nie lubię cię, strasznie cię nie lubię. Wszystkich czerwonych kutasów też. Ale waszej zbrojki lubię, lol. He? To pytanie, czy tutaj jeszcze ktoś był? Tu ptamy się, bo tam na górze jest. A tutaj? Tu jest tylko głupek. Już do mnie strzelają. Oż ty kurwa. Dobra, szybki save, bo nie wiem, czy mnie przypadkiem nie zabiją tu. Tak bardzo cię nie lubię. W chuj cię nie lubię, suko. Dobra. Więc szukamy dalej. A no i w ogóle jakbym coś bardziej zamulił i się zawieszał, to sorry, naprawdę jestem mocno przeziębiony. Ja już czuję po sobie, że czasami teraz mam zwiechy. Chociaż chyba niewielkie. To jednak je mam i to jest problem. A, GG-a, wstawaj czupie. Kierownik imprezy. To nawet nie ma co tam wchodzić, bo tam nic nie ma. W sumie możemy stąd spadać, tu jest wszystko, co byśmy chcieli. Chyba, że tam jest coś, ale nie wiem. Juhu! Kupię cienie. Exp, exp, exp. A co tu za gościu tu się schował? Cześć. Dobra. Nie, tu już nic nie ma, dobra. Spadamy stąd, bo tu nie ma sensu siedzieć. Zobaczymy tylko, gdzie oni potem tutaj spierdzielali. W sumie to jest ciekawe. Może coś tu jeszcze znajdziemy? O kurwa. Ten jest pięści napierdziela. Ten oczywiście kuszą. Bo jakby nie inaczej. Uhuhu. Gdzie się pkosz? Pierdalaj. No nie rób zamachów. Po prostu go wali. No. I pięknie. O, ten z pięścią się otknął. No ej. Żal. Dobra. Mamy tu jakiegoś podka. Napój. Aha. I co, na górę? Dobra, obadamy jeszcze to. W sumie szkoda to tak zostawić. Tup, 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 tup. Mam nadzieję, że nikt mnie pod sam koniec nie strąci. No nie mogę zajrzeć tam jakkolwiek bym chciał. Nie, raczej nawet nikt. Nie zdążysz tego pożałować. Pierdolisz. Tam chyba ktoś jest. Próbuje uciec. Chyba. Nie, strażnik. Aha, super, świetnie. Już się cieszę. Kurwa. Co za chujstwo. Próbujemy tą bliższą. Wy widzicie to co ja? Ja pierdolę. No nie wejdę tam teraz. Napój niestety nie był do Peżeta. Ani do Maxa Money. A na to liczyłem w zasadzie. Teraz nie wiem jak to zrobić. Bo on mi tam zadaje obrażenia. A ja się nie mogę chwycić nic. No ja pierdolę. I co, ja mam tam wlecieć czy co mam zrobić? Chyba, że mam jakiś czar. Teleporty? Nie, nie chcemy teleportów. Co my tu mamy? Ze zwojów ewentualnie go... Kula ognia. Ognisty pocisk, dobra. Tego mamy najwięcej. Świetnie. Ten się tam powiesił. Kupi cel. A ja go nie mogę dorwać. No ja chcę go! Świetnie. Bryłkę rudy zaznacza, chuj wie skąd. Zamiast strażnika. Co za powalona gra. Odbiór. No. No i chuj. Będę zaznaczał jakieś gówno, które jest za ścianą. Nie, to jest kpina. Kpina, kpina! Co za gówno. Jak teraz nie wejdę, to stąd spadam. No i chuj, idę stąd. Nie ma pierdolenia. Kurwa, będę się z gnojem męczył. Pewnie coś tam fajnego jest, ale no skąd mam wiedzieć, co tam jest, jak pierdolony kusznik nie do osiągnięcia jest. No. Się będę denerwował. A ci kują dalej. Co za głupota. Dobra. Ogarniemy te lekarstwa. One są chyba tu gdzieś na dole.
slow follow down. Teraz tego trafić nie mogę. Ciekawe, czy pozbierałem z tamtych. Teraz pytanie. Już troszkę nie ogarnię. Lol. Jakaś przymułka jeszcze się trafiła. Dobra. Mamy tu troszkę. Tu gdzieś powinno być lekarstwo. Jak dobrze pamiętam. Wyślijmy sobie pochodnię jakąś. Aha, świetnie. Dobra. Tu nie ma. Gdzie to je? To tu powinno być. Lol. Dobra. Tutaj mimo, to może tam dalej. W sumie to tu musi być. Aha. Tu jest coś. O, lekarstwo orków. Tego szukałem. Jaki dar? Dar od bogów. Aha. Jakieś książeczki. Czytać się raczej tego nie chcę. Chociaż można by było. A ten co odpierdala? Ty duszą nieczysta, jak cię dopadnę. Ty jebany. Jak? Dobra, nie wnikam w to, co on zrobił. Ty chyba nie zebrałem, no właśnie. Dobra. Ile mamy tych pełzaczy? 10 pancerzów. Ciekawe, czy wystarczy, nie wiem. Dobra, pogadamy z nim. On nam zleci zrobienie ulumulu, więc w sumie będziemy mogli już stąd wyjść. Dobra, nie machamy, bo zaraz zaznaczymy nie tego, co trzeba. Dobra. Cześć, niewolnik. Co to jest gachluk? Duży zwierz. Dużo nóg ma. Gachluk. To mu chodziło o pełzacze. Groźny. Zjadacz. Ach, masz na myśli pełzacze? Tak jest. Lekarstwo. Proszę, mamy dla ciebie. Znalazłem twoje lekarstwo. Obcy nie jak inny. Co ludzie. Oni robią? Obcy dobry. O, ja dobry. Dziękować. Możesz pan. Już zrobić dla mnie ulumulu? Obcy pomóc Tarrok. Teraz Tarrok pomóc obcy. Obcy potrzebować Krotak, Kastak, Dłaszkar i Ord Antak. Obcy przynieść Tarrok. Dobra, teraz muszę go popytać po prostu, czym to jest. Ja potem po prostu będę to czytał z opisu, bo mi się po prostu nie chce. Wszystkie dialogi pozaznaczam, bo to jest po prostu... potem strata czasu i męczenie. Dobra. Płotne wąsze. Co? Trole. Dobra, to chyba będę wiedział wszystko. Muszę już iść. Obcy wrócić znowu. Dobra. Teraz mniej więcej wam pokażę na mapie. Znaczy sobie pokażę. Na samej górze tam są trole. To jest potwierdzone info. Niedaleko... czego tutaj? Na północnym wschodzie. Tak mniej więcej, gdzie robiliśmy questa na... jedno z części... kamieni ogniskujących. O! Tam, gdzie był tron, mniej więcej w tamtym miejscu jest taka mała wysepka i tam... Znaczy wysepka, plażyczka i tam przy statku są ogniste te. Wąsze są... wąsze są przy obozie tej głupiej sekty, a cieniosfór jest w lesie koło sekty, więc jesteśmy w zasadzie w domu. Nie wiem tylko, czy warto iść dalej tam badać te klimaty tego obozu. W sumie mi się nie chce. Ale dobra, ogarniemy tu coś. I zrobimy save'a, bo w sumie się boję. O, tu jeszcze mogę pozbierać. Tak myślałem, że oczywiście zapomniałem. Przez to chorobę. Kurwa, tu przeziębienie 100%. Nie ogar, ani trochę. No. Głupia pinno, łap się. To chyba umiesz robić. Chyba chory nie jesteś jak ja. Mam nadzieję. No i ja największą nadzieję mam o to jeszcze. Z tym raczej znaczy się, żeby po prostu nie mówić tak bardzo nosowo. Bo jak mówię nosowo, to jest po prostu dźwięk tak chujowy, tak dziwnie mnie słychać. Więc mam nadzieję, że to w miarę dobrze będzie. I nie będę jakiś tam zamulony, bo to w sumie chyba najważniejsze. Ale jakoś sobie poradzimy, znaczy jakoś sobie radzę przez 20 minut już. Więc mam nadzieję, że nie będzie źle. O, Gorta popierdala. Kupić ciul z 50 do góry, jak Zomo. Dobra, nie wnikajmy, co ja powiedziałem. Dobra. Wejdę tędy? Oczywiście, że nie. Chyba, że tędy. Łap się. Złapiesz się, ty
ty jesteś w stanie to zrobić. Mhm, jest w stanie. Kurwa, chuj. Dobra, muszę po drabinie włazić. Marnuję coraz więcej czasu. Jak kaleka. Ale dobra, jakoś będziemy z tym żyć. No i w sumie wpadniemy tam na chwilkę, Gorn może coś tam pozałatwia. Chodź, ciulu głupi, chodź. Jak się kręci? O Boże. Dobra, idzie. Tyle dobrze. Coś się potniemy może. Użyjemy tej dziwnej szybkiej potki. Ten głupi chuj się spierdzielił z tej drabiny. Aha. Szybki napój zdrowia, mówisz? Świetnie. Dobra, co my tu mamy? Save'ik. Oczywiście Gorn nam nie chce niestety pomóc. Więc poradzimy sobie jakoś sami, chyba. Co tu się robi? Jeszcze mi powiecie, że to z tej strony było. Idę się powiesić, nie. Koniec odcinka, ja idę się powiesić, kurwa. Nie, ja po prostu nie wierzę. Ale tej kurwie to ja muszę podziękować za to, że mi tak grę utrudnia. Gin, sukinsynu. Wsisynie, czy jakby to tam nazwać, dobra? Cię wykrwawiać, czopie. Dobra. Na dole są pełzacze, więc w sumie warto tam jeszcze zahaczyć. Co my tu mamy? Lepiej wino? Lol. Spadamy na dół. I co ja zrobiłem? Luju, wstawaj, głupi czobie! No kurwa. Ale żem dojebał, jak łysy grzywką kantkuli teraz. Nie no, po prostu mistrz te gotików i wszystkiego, co tam by się chciało. Gin. Kurwo. Nie cierpię cię, pindo. Dobra. Ty też. Przynajmniej exp macie jakiś sensowny. Jeszcze nie tak bardzo jak questy. Jednak tak i tak sensowny. W sumie myślałem, że tu większa jaskinia, a tu widzę wejście na górę. Wejdę jeszcze wyżej, żebyś spierdolił się jeszcze niżej. Dobry plan, nie? Dobra, zobaczmy co tu jest. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Nie pierdol. Cześć. Dobra, zrobimy save'a i spadamy. To jest piękne. Chodź tu, suko. Dziękuję. Pierdol składają, dobra. Coś ciekawego tu mamy. Zioła uzdrawiające. Tu je można zebrać, bo one jeszcze jakoś sensownie życie przywracają. Więc tutaj na plus. Jak krew się rozsypuje, lol. Taka bliet. Dobra. Musimy po drabinie wejść i w sumie możemy stąd spadać, więc lecimy po te nasze dziwne surowce, które są wymagane na Ulumulu. Jak się uda nam Ulumulu zrobić, to w sumie już będziemy na finiszu gry. I mi się to bardzo podoba. Bardzo, bardzo. A niewykończony miecz, myślałem, że coś fajniejszego. A ty znowu tu, co ty kurwa robisz? Mogłeś umrzeć jak reszta spadając na dół. Chociażby sobie topór pożyczył. Chociaż ten topór i tak jest fajny. Lepsze ma zorki niż ten twój biały cały. A tego miecza, co on tu ma tu na tym obrazku, to w sumie nie wiem skąd dorwać. I nigdy go nie widziałem. Więc no taka sytuacja. Stary, to się dopiero nazywa trudna walka. No pan. Nie spodziewałem się, że strażnicy Gomeza będą stawiali tak zaciekły opór. Grunt, że kopalnia znowu jest w naszych rękach. Zostanę tutaj i dopilnuję, żeby tak już zostało. To dobrze. Koniec. Do zobaczenia. Zrobimy save'a i zapierdalamy oddać pancerze pełzaczy, bo to w sumie jest priorytet, bo lepsza zbrojka to jest podstawa do przetrwania. Teraz będziemy dziwne kółka robić. Tylko w sumie... Zrobimy to jeszcze szybciej. Ja będę kombinował, nie? A ja mam tu teleport świetny. Dobra. To ty chcesz wodę z ogniem połączyć, głupi cwelu? Światełka robi, XD. Dobra. Szukamy wilka, czy jak on tam miał. Gdzie on jest? Chyba tu. Ja pierdziele, jak mnie rzuca. Miota nim jest jak szatan! Lol. Kosa to nie, kosy nie chcę mieć. Z nikim. Wilku, tu jesteś.
Zebrałem mnóstwo płytek z pancerza pełzaczy. Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty! Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia, to coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Będziesz musiał Dobra. Mam już dość tej... Przyniosłem... To za mało! Przynieś mi więcej... Jak postęp... To zajmie dłużej niż myślałem. Okay. Te płytki są niezwykle twarde. Nie ba... Daj mi jeszcze... A teraz? Jak po... To zajmie dłu... Da... Jeszcze raz? Jak... To zaj... Jeszcze raz. Jak po... To... Dobra. Mniejsza o to. Lololol. Potniemy sobie i lecimy poza... po przedmioty, które tu są. Więc tak. Chyba najwygodniejszą opcją będzie przeteleportowanie się do obozu sekty. Czyli bractwa, lol. Tam wydobędziemy najważniejsze rzeczy. No już, schowaj to. Tam, gdzie będę chował. Lubię chodzić na wierzchu. Dobra. Lecimy tutaj, w sumie mamy dobrze blisko. Siup. Czemuś żeś się nie obrali? Co tu się stało? Jakieś dziwne cofki mi się robią. Ale to nie, to raczej nie program do nagrywania, tylko po prostu skończyła się podka do zapierdalania. I ona mogła mnie bugnąć. Ale dobra, żyjemy. Tak. Gala już ty idioto. Jeszcze przecie wąsze rzeczne. Wąż rzeczny jest niebezpieczny. XZ. Dobra, to będą tam gdzieś. Tutaj mamy fajny podeścig do skakania. Chociaż tyle. Zapierdoloj! Jak Adam Małysz. Nie było dobrej pozycji. Spóźniłem skok z felu. Umrzyj! Dobra, facet ma dość. Exp, exp, exp. Dobra, gdzie są te wąsze oszeom? Dobra, tu są. Hop, siup. One cłowa nie dają. W sumie ubiję sobie jeszcze jednego, bo mogę. Kły błotnego węża. Na pewno o to chodzi? Zobaczmy. Nie, tu P. Poszukiwania ulumulu, odkąd dostarczyłem. Kły trolla. Zęby błotnego wąsza. Rogu cieniostwora i języki tych na plaży. Czekaj, tam musimy sprawdzić, czy na pewno to, co trzeba, mamy. Głębotnego wąsza. Wszystko się zgadza. A to przyleciało, żeby się zbugować tylko. Więc nie wnikam. Dobra, lecimy sobie stąd. B. Poekspimy jeszcze nareszcie. Lol. Ten krwawi to nie ten. Facet ma dość. Oj tam. Zwycięzca bez dwóch zdań. A ja. Jaki jump. Odbije się jak kaczka w łowocie. Tak, nie wskoczyłem, świetnie. Dobra, jakoś się udało, lol. Dobra, zrobimy save'a. Lecimy teraz po kieł cieniostwora. Zobaczymy, jak tam nam to pójdzie, dlatego że no, ten cieniostwór to chyba największe wyzwanie. Powoli tu my iść nie będziemy, bo tak nie lubimy. Goń celu, goń. Tup, tup, tup. I w sumie zobaczymy, jak nam pójdzie z tym cieniostworem, bo on jest największym wyzwaniem w sumie. Na samym początku gry, dlatego że wiele osób po prostu go spotyka przechadzając się po tych lasach dzikich. A okazuje się, że dopiero czwarty, piąty rozdział jesteśmy w stanie go ruszyć. Ale dziwnie klatkuje, lol. Przez to bieganie na tempie, dobra. Pod górkę. Chyba się spocił, lol. A teraz już działa, teraz pod górkę przycina. A prosto już działa. Co tu się robi? Boże, jaka ta gra jest pobugowana, to ja nawet nie wiem. Dobra, wyciągamy toporek, bo on gdzieś tu będzie. Chyba tu. O, jest. Cześć, przyjacielu. Ja tylko ci wpierdolić, po twój róg przyszedłem. Jednorożcu, lol. Aha. Kurwa, wyzwanie. Róg cieniostwora, dobra. Teraz trzeba mapkę ogarnąć, bo się mogę zgubić. Muszę iść całkiem na prawo. Całkiem na prawo, dobra.
że to spadanie to jest epickie. Obsiup. Obsiup. Dobra, tu jest nasz stary obóz, tam nas nie lubią na razie. W sumie gdzieś tam pod koniec może jakiś specjala zrobię. Zrobię save'a przed końcem po prostu gry i specjala ewentualnie zrobię, jak się wpierdalam do tego obozu. I tyle w temacie, bo mogę. Lol. Dobra, odczajmy mapę, bo ja się tak zwykle zgubię. Chyba dobrze idziemy. Najwyżej będziemy się wracać. Oby nie. O, już 30 minuta. Jeszcze tak z 10-15 minutek. I w sumie, będzie ekspa. I będziemy kończyć odcinek. Kowy psy. Dobra. Obsiup. Zobaczymy jak tam z naszym levelem. 22. Już niewiele do 24. 20 punktów umiejętności. W sumie całkiem spoko. Ty, gościu, ty masz zapierdalać, a nie. No niestety latania z tym tutaj jest troszku, a nawet nie troszku, tylko całkiem sporo. Tym bardziej, że tu jest i chodzi exp, tym bardziej, dlatego, że tu dawno, znaczy ani razu tu w zasadzie nie byłem jeszcze. No po prostu warto troszkę pozapierdzielać. Pomachać tym kijem. Ostrym kijem, lol. Świnie pozabijać, coś na obiad ugotować, nie? Taka podstawy. To będzie prawie na pewno tutaj. Tam na dole. Czy nie? Nie. Tu się porobiło się. Co tu się porobiło? Się. Tu jest ta głupia wieża. O, tutaj. Tu jest Saturnio. Obsiup. No i się zjeżdża. Dobra, przynajmniej tyle się udało. Tu są nasze lizardy, lol. Które nam dadzą potrzebne rzeczy. Dresów na ogień to ja raczej nie mam. Więc no. Wy widzieli co tu się odjebało? Spłonąłem jak kurwa dziwka, znaczy wiedźma na stosie. No dziwki w sumie też chyba palili, nie jestem pewny. Nie będę głupot opowiadał, ale taka sytuacja. Dobra, trzeba to jakoś sensownie ogarnąć. Pojedynczo chyba. Lol. Cześć przyjacielu. Ja tylko po twój ozorek. Iii. Jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. Dobra, mam cię. Ale exp jest zacny. Język ognia, to mi się podoba. I w sumie będziemy mogli się już teleportować do naszego przyjaciela. Na pewno mamy wszystkie części, mamy... Nie, nie mamy wszystkich. Jeszcze troll. Tak, to moja choroba na 100% troszkę mnie ryje. Ech. O, tu jeszcze jest jeden. Świetnie. Nawet nie jeden. Expa sobie takiego nie daruje. Nie ma atakowania. W sumie nie zbieram z nich tego, bo już mi się nie chce. Ale po expa było warto. Zrobię sobie save'a. Co tu się dzieje jeszcze? Dobra, trzeba lecieć tam do góry i zobaczyć co tam jest grane. To w sumie będzie chyba w tym samym miejscu co byliśmy po kamień ogniskujący, ale nie jestem w 100% pewny. Ale mniej więcej tak to powinno wyglądać. Więc zobaczymy zaraz. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo nie chcę mi się za bardzo błądzić. W sumie pójdę tędy. Potem sobie ewentualnie przeskoczymy, albo przypłyniemy przez kawałek rzeczki. Ktoś dobrze zrobił most. XD. Ale laguje, Boże. No przez ten narzucanie tempa, to się postać tak buguje, że to jest... Aha, za szybko użyłem mojego pięknego cheata. Exp, 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 exp. Tam w ogóle jest na samym końcu jakaś jaskinia, tylko że w tej jaskini nic fajnego nie ma w zasadzie. Big krzypiców, big. Jeszcze jeden chyba za plecami mi lata? Nie. Nie, lata. To się czai jak... Żyd na kiełbasę. Lol. Okej, tu nic nie ma.
Musimy iść po prostu za tych tam... za te ludki z nowego obozu. Oni tam nam... najlepiej... Są najlepszym drogowskazem. O tak, najlepiej będzie. Więc lecimy tam powoli i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy dobrze pamiętam, czy jednak źle? W sumie sam nie wiem. Aluj. Za dużo tych płotków zużywam. Trzeba będzie skoczyć chyba. Tam o. Na krótkie dzień dobry. Ale jeszcze nie w tym ekwipunku, bo mnie będą za mocno troszkę orać. O, tutaj jesteście, przyjaciele. Oddaj mi kurwo moje bryłki. Tak. Mam już dość tej... Tutaj nie rozwijaliśmy tego, ale... Tak, mam już dość. Dzień dobry, tak ja was bardzo lubię. Prawie lecimy z koksem. Co tu jest? Co tu jest? Co my tu zobaczymy? Bo w sumie sam jestem ciekawy, czy dobrze pamiętam. Czy jednak źle. Ale raczej dobrze. No bez przesady, żebym tego nie pamiętał. Boże, ciemno się robi. Boże, ja się z krzaka przestraszyłem, że coś tu jest. Ta grafika 3D, XD. Tu jest jakaś wieża, lol. Tu jest. Co jest grane? Co to za bandziorno? Czemu ja tu nigdy nie byłem? Długi łuk. Bandziorno. What the fuck is this? Teraz to ja zgubiłem wątek, naprawdę. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale ja tu nigdy, kurwa, nie byłem. Tak 100% serio. Oluj. O kurwa. Pierdalamy. I? Ile strzał. Mam nadzieję, że ich zabijam, a nie... Przewracam. Dosłownie. No to by nie miało też znowu sensu. Ale opierdolić ich to by było w sumie warto, bo jest takim... Sporym wyzwaniem jest tam to się dostać, więc... Jest szansa, że coś tam fajnego ogminimy. No kurwa, zajebiście. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Jakiś Quentin? O kurwa, ja stąd idę. Mamo, ja nie chcę. XD. Czy macie tu jakieś fajne skrzynki? Nie, macie tarcze. Najszybciej bym z nich coś pozbierał i to jest najciekawsze. Nawet nie zdążysz tego pożałować. Czy ja mam tu jakiś dodatek do tej gry i ja o tym nie wiedziałem? Czy jaka cholera? No ale ja ich teraz jeszcze nie tknę, więc muszę stąd po prostu spierdalać. Jak unika jebany, Matrix. Dobra, ci se spierdalają, ja pierdziel. Buongiorno. W sumie was już mogę zaciukać, bo będzie przynajmniej łatwiej potem. Dzida w plecy, lol. I jeszcze ciebie. W sumie dzięki wam mam przynajmniej pomysł na nazwę odcinka. Buongiornos. Lol. Więc to będzie tyle. Napotamy się znowu, weźmiemy troszkę mniejsze potki, bo tych dużych już jest niewiele. Puchniemy sobie minutówkę, zrobimy save'a. Chociaż po wczytaniu save'a już ta minutówka nie działa, to tam mniejsza o to. Ale i tak chyba raczej się już dostaniemy tam, gdzie byśmy chcieli. Ty jeszcze tu gościu siedzi na górze. Gdzie spierdalasz? Ciekawe, dlaczego oni mnie atakują. A nie mógłbym z nimi po prostu pogadać. O, jest troll. Trollololololol. Trzeba cię zaciukać. Machu, machu. Gdzie spierdalasz?
Teraz się proszę. O, ale krwawi chuj. Ła! Dostałem. Już myślałem, że pierdolnie mnie drugi raz. Biotrola, dobra, świetnie. Czyli możemy się teleportować z powrotem do obozu. Zobaczymy, czy uda się nam odebrać tą fajną rzecz od tego gościa. Bo w sumie chciałbym już mieć tą zbrojkę. Szósteczka, piąteczka, magowi wody, czwóreczka. Czwóreczkę proszę. Siup. Dobra. Uki. Co ty ćwiczysz, gościu? Tylko zachowaj to dla... Kosa, kosa, kosa. Dobra. Cześć, wilk. Jak post... To zajmie dłu... Daj mi... Dobra, idę spać, może ci tyle starczy. Może nie krzyczeć, ja idę po prostu spać. Po nocach nie lubię chodzić. Hej, ty! Chyba, że Bandziornos nie lubi, jak się do nich w nocy przychodzi, XD. Wilku, where are you? Aha. Jak post... To zajmie dłużej... Daj mi jeszcze... Dobra. Czyli lecimy sobie do kopalni i w kopalni będziemy chyba odcinek kończyć, bo już 41 minut. Więc no takie se, takie se. Minutowy potek nie wiem, czy wystarczy. Zaryzykujmy. Ale na razie już tych dwóch minutówek nie będę używał, bo się po prostu kończą. Tak to jest. Teraz. Wiele osób ma taką manię, że nie będzie zużywać tych najlepszych potek, albo w ogóle potek, dlatego, że kiedyś im się przydadzą, a potem kończą grę z tysiącami potek, nie? Ja raczej wolę po prostu je używać, chyba że no po prostu mam naprawdę końcówkę, a wiem, że jeszcze się gdzieś przydadzą. A jestem tego prawie że pewny. Jest taka sytuacja. A nie wiem, czy jeszcze będę miał okazję je zdobyć, dlatego tak troszeczkę ekonomicznie troszkę lecę. Chociaż będę miał chyba okazję, bo będzie jeszcze jeden rozdział. Chyba tak, chyba tak. Zobaczymy. Ale dobra, misza o to. Teraz zrobi nam ulumulu. Ciulumulu. I zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo w sumie nie pamiętam, czy mamy iść od razu do Xerdasa, czy jaki chuj. Pogubiły mi się wątki, całkowicie. Ale już nie będę mówił, czyja to wina. Wy to po prostu już wiecie. Lol. Dobra, spadamy. Hello. Gorn? Ciulu, gdzie ty jesteś? No, dobrze, pilnujesz. Sejwik? W sumie dawno się nie zapisywałem, popłakałbym się, jakby tego sejwa nie było. Znaczy, jakby się skraszowało. Dobra, tutaj możemy potka jednego łyknąć. Teraz jak idziemy? Chyba na dół, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Ciulamy do tego gościa głupiego. Dobra, tutaj nie, tutaj. I znowu będziemy się tłuc przez te gówno. Ty patrzcie, udało się. Aż sam nie wierzę. Cześć przyjacielu. Mam już wszystkie przedmioty do sporządzenia Ulumulu. Obcy być silny wojownik, dać rzeczy. Dar rok zrobić Ulumulu. Ulumulu. Obcy nosić Ulumulu, być dumny. Tarrok teraz spać. I spać. Dobranoc. Zapisujemy grę. Zobaczymy, co nam quest log powie. Dobra, mamy Ulumulu, musimy pogadać chyba z Xerdasem. Przynajmniej tak według questa pisze. Tylko no na początek jeszcze z... Kikniemy sobie do takiej fajnej miejscówki. Nie, jednak muszę kombinować. Czyli do gościa, który nam po prostu zrobi tą zbrojkę, bo prawdopodobnie już będzie zrobiona. I w sumie na to liczę. Ale kto ich to tam wie. A łykniemy tego potka, będzie szybciej. Niestety w innych pomieszczeniach, takich jaskiniach i tak dalej, nie można, jak to się nazywa, przenosić się na w ogóle gdziekolwiek indziej.
I to jest w sumie taki minus tej gry, bo jeszcze potem będzie mnie czekało wyjście z innej jaskini. Z świątyni dokładnie. Ale to już będzie więcej mówienia o tym w trakcie, jak będę po prostu z niej wychodził, ewentualnie jak już tam będziemy. Tak to troszkę nie ma sensu. Ale na pewno będzie sporo wyłażenia, dlatego też zostawiłem parę tych podków na dwuminutówki, bo tam naprawdę jest sporo drogi na zewnątrz. Przynajmniej tak mi się pamięta. A no niestety trzeba będzie dwa kursy zrobić. Mam nadzieję, że też dźwięk się nie będzie mi crashował, skoro już wgrałem. Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. Orkowa, prawda? To od tego niewolnika z kopalni? To orkowy symbol przyjaźni. Przy jego pomocy zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to... Coś. Coś. Dobra. Co słychać? Co słychać? Na razie cicho. Bo... Lee powinien niedługo... Póki co postaram się... To się gość. A ja se idę. Co słychać? No nie, jeszcze mi się dialog nie przekiwał. Do zobaczenia. Rozdział 5. Strażnicy portalu. No i zajebiście, kurwa. To ja już w ogóle zapomniałem, że... Ależ piękne niebo. Że... Tu się rozdział zmienia. W sumie okej. Okay. Czwóreczka, magowie wody, okej. Okay. Teraz na pewno już będzie zbrojka zrobiona. A przynajmniej powinna być zrobiona. A przynajmniej mam taką nadzieję. Gdzie jest mój magik? Tu jest mój magik. Dzień dobry, przyjacielu. Kurwa, gdzie ty jesteś? Hej! Gdzie pieniądze są za las? Halo! Ja swoich potek szukam. Za moich czasów walczono jak należy. Co jest grane? Nic fajnego nie miałeś przy sobie. Neforusa wolę nie ruszać, bo on chyba nieśmiertelny jest. A tego gościa tu nie ma. No i chuj. Jest se wyruszył w ciul. A tak bardzo go chciałem. Nie powiem co. Jak leci na klatę XD. Dobra. Teraz pytanie, czy nie za daleko zaleciałem. Za daleko. Gdzie ma wilk? Jak postępują prace nad nowym pancerzem? Udało mi się wreszcie znaleźć sposób na połączenie płytek ze sobą. Czy to znaczy, że zbroja jest już gotowa? Dokładnie. Oto i ona. Jest twardsza niż jakikolwiek pancerz, jaki widziałem na oczy. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Nie ma o czym mówić. Na pewno na tym nie stracę. Co to, to nie. Haha. Co ty masz tu w handlu? Zajmujesz... Skupuję... Ten pancerz pozacza, który mu dał. XDDDD. Jakieś łuki, bronie, kusze, obrażenia 100. Lol. Nie no, strzelać to ja nie lubię. Jakieś tu masz fajne poteły. Troszkę rudów. Ale to raczej już mi się nic nie przyda. Dobra. Mniejsza o to. Zapisujemy. Teraz do Xardasa chyba. Tak jest. I to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Chyba, że Xardas nam nic nie powie, czyli też będzie koniec dzisiejszego odcinka, tylko że dowiem się, że jestem idiotą, zamiast iść od razu do miasta orków. To się kręcę tu jak pojebany. No ale co tam? No można, też można. Okej. Okay. Przynajmniej tu drabina działa. Cześć Xardas. Ewentualnie Xandrus, jak wolicie. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Czego się dowiedziałeś? Pięciu szamanów, którzy przywołali śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejście do niej znajduje się w mieście orków. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność, śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie, zamieniając ich w ożywieńców. Doskonale, doskonale. Jak się cieszę. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który... Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu bariery, tak czy nie? Tak, ale... Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do podziemnej świątyni, tam znajdziesz odpowiedź. Czyli, że teoretycznie
problemem jest ten właśnie śniący, który tą barierę tak powiększył. I dlatego zrobił burdel z tego wszystkiego. Czyli? No mnie zajebiście, nie? Co to jest różnica? 10 do broni, 5 do pocisków, minus 5 od ognia, przed magią plus 5. Dobra, świetnie. Fajna to zbrojka jest, tylko troszkę dziwnie wygląda XD. Dobra. Więc to by było na tyle, moi drodzy panie i panowie. Przynajmniej broń pasuje ładnie do tej zbrojki. To mi się bardzo podoba. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zamówiłem was swoim troszeczkę nosowym głosem. I do zobaczenia w następnym odcinku, już chyba za 2 dni. Ewentualnie... Nie, raczej za 2 dni. Tak, wszystko się zgadza. Za 2 dni, więc... lol. Więc widzimy się jutro prawdopodobnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. O chuj, on ma piłę. Kurwa, leć stary, się nie obracaj. Jeśli kurwa.